Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Angelika Kargulewicz, jestem dietetykiem klinicznym i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o zamiennikach pieczywa. Bardzo często słyszę w gabinecie, że pacjenci komponują swój codzienny jadłospis głównie w oparciu o tak zwane kanapki. Na śniadanie kanapka, na przekąskę kanapka, na kolację również kanapka. I często sami zauważają, że jest to zbyt monotonny i powtarzalny sposób odżywiania i pytają się, co mogą wykorzystać zamiennie, żeby ten jadłospis w taki monotonny sposób nie wyglądał. Naturalnie ja jako dietetyk kliniczny nie mam nic przeciwko kanapkom, które są elementem całodziennego jadłospisu, o ile nie dominują całego planu żywieniowego. Mianowicie kanapki bardzo łatwo jest wziąć ze sobą, czy to na uczelnię, czy to do pracy, czy to na wykonywanie jakichkolwiek aktywności poza domem. Mianowicie, jeżeli taka kanapka składa się z wysokiej jakości pieczywa, mam na myśli pieczywo głównie na zakwasie, pieczywo żytnie, bardzo korzystne. Dlaczego? Ponieważ taka fermentacja mlekowa wpływa na walory zdrowotne tego pieczywa. Wpływa przykładowo na większą biodostępność składników mineralnych, wpływa również na walory zdrowotne, działanie na przykład wirusobójcze, a nawet przeciwnowotworowe opisywane w literaturze. Takie pieczywo żytnie na zakwasie też cechuje się większą trwałością. Tak więc jeżeli mamy do wyboru przygotowanie na jeden z posiłków kanapki składającej się właśnie z pieczywa żytniego na zakwasie, to jest to dobra opcja. Aczkolwiek wiem też, że część z osób może się skarżyć, że takie pieczywo będzie zbyt ciężkie, będzie zalegało na żołądku jak taki kamień. Naturalnie u osób, które mają jakiekolwiek problemy z funkcją przewodu pokarmowego, mam na myśli choroby organiczne, zapalenie błony śluzowej, na przykład żołądka, na pewno powinny uważać na takie pieczywo. I o ile taka kanapka, przykładowo dla pacjenta, który może spożywać pieczywo żytnie razowe, będzie też dostarczała na przykład wartościowego tłuszczu w postaci plastra awokado, czy też skropionego oliwą lub olejem lnianym, będzie dostarczała solidną porcję warzyw i na przykład jakiś dodatek białkowy, to tak jak wspomniałam, będzie to ciekawa opcja urozmaicająca nasz codzienny jadłospis. Pytanie teraz, jeżeli nam się znudziło pieczywo i chcielibyśmy coś innego wykorzystać, to co może być takim zamiennikiem? Mianowicie chciałabym w pierwszej kolejności powiedzieć o kaszach. Kasze jako zamiennik pieczywa będą nawet produktem o tyle bardziej, nawet nieco bardziej wartościowym. Dlaczego? Ponieważ będą w mniejszym stopniu przetworzone. Żeby móc przygotować pieczywo, no musimy korzystać z mąki, a żeby móc korzystać z mąki, należy zmielić ziarno. A tutaj niejako mamy to ziarno w postaci mniej przetworzonej, czyli taka kasza na pewno będzie miała korzystniejszy efekt glikemiczny, tym bardziej jeżeli będzie to kasza, która stanowi jakby element całego ziarna, która jest jak w najmniejszym stopniu przetworzona, która zawiera duże ilości błonnika pokarmowego, zawiera warstwę aluronową, w której właśnie występują kluczowe składniki i błonnik pokarmowy. I przykładowo, jeżeli mówimy o takich dwóch kromkach pieczywa, standardowo gramatura takiej kromki to jest około 35 gramów. Oczywiście to zależy od pieczywa, bo jeżeli weźmiemy sobie pieczywo takie ciężkie, o wysokiej zawartości włókna pokarmowego, dużą kromkę, to ona może ważyć nawet do 70 gramów. Ale dzisiaj mówiąc o standardowym takim pieczywie, graham, pieczywie pełnoziarnistym, standardowa kromka 35 gramów, czyli jeżeli byśmy komponowali posiłek z dwóch takich kromek pieczywa, to zamiennikiem 70 gramów takiego pieczywa będzie około 45 gramów kaszy. Mam na myśli tutaj kaszę jaglaną, kaszę gryczaną, bulgur i to 45 gramów to jest masa suchego produktu, czyli 45 gramów ziaren jeszcze przed ugotowaniem. Wiadomo, że w trakcie obróbki termicznej ta masa produktu ulegnie zwiększeniu. Czyli przykładowo, jeżeli pacjenci pytają mi się, jak mogą zamienić to pieczywo na inny składnik, przykładowo, jeżeli to będziemy mówili o kaszach, to takie na przykład 4 kromki pieczywa, około 140 gramów, to odpowiednio będzie zwiększona ilość tej kaszy, czyli około 90 gramów takiej kaszy. Pamiętajcie Państwo też, że kasze takie na przykład jak jaglana, gryczana, dobrze byłoby wypłukać, bo przykładowo w kaszy jaglanej albo komosie ryżowej występują dosyć gorzkawe saponiny, które mogą wpływać na smak gotowego produktu, tak więc najlepiej taką kaszę przed ugotowaniem wypłukać, a następnie gotować standardowo w wodzie. Jako pierwszy pomysł zamiast kanapek chciałabym powiedzieć o sałatce z kaszy jaglanej i sadzonych jajek z dodatkiem oczywiście warzyw.
Mianowicie będę używała takich standardowych ilości. Naturalnie te gramaturowe odpowiedniki będą zależały od osoby indywidualnej, od aktywności fizycznej, płci itd. Tak więc będę się odnosiła zazwyczaj do tych dwóch standardowych kromek pieczywa. I w sałatce z kaszy jaglanej na 45 g kaszy to jest masa suchych nasion, około 1/4 szklanki takich suchych nasion kaszy jaglanej. Trzeba je wypłukać w wodzie, tak żeby pozbyć się gorzkawych saponin i następnie gotujemy w wodzie przez około 15 do 20 minut. Gotową kaszę ostudzamy, następnie do takiej kaszy dodajemy obowiązkowo porcję warzyw, dodatek też tłuszczu i tutaj tłuszczem akurat będzie awokado. Na taką porcję 45 g kaszy jaglanej wystarczy około 1/2, 1/3 sztuki koniecznie miękkiego awokado, które należy skropić sokiem z cytryny, dlaczego? Żeby nie ściemniało. Dobrze też je posypać pieprzem, tak żeby wydobyć taki bardziej wyrazisty smak tego awokado. Następnie do takiej sałatki dodajemy porcję warzyw i tak jak wspominałam też na innych filmikach, zalecana ilość gramatura warzyw w diecie codziennej to jest nawet około 800 gramów. I tutaj w takiej sałatce możemy też przemycić porcję warzyw, będzie to papryka, można dodać od jednej pół takiej papryki, to jest około 100 do 200 gramów papryki czerwonej, pokrojonej drobno w kosteczkę. Dodajemy też pomidorki koktajlowe, przekrojone na pół. I tutaj ilość to będzie około 100 do 200 gramów, czyli około 5 do 10 sztuk takich pomidorków. Następnie do sałatki dajemy jajka sadzone. Te jajka mogą być usmażone na oliwie z oliwek, ale równie dobrze można przygotować je na parze, wykładając naczynie do gotowania na parze papierem do pieczenia. To też bardzo ciekawa opcja, tak żeby mniej powstało w tych jajkach tak zwanych zaawansowanych końcowych produktów glikacji. I te sadzone jajka wykładamy na naszą sałatkę z warzywami. Do tego można dodać łyżeczkę pestek dyni. Jak dodatkowo je uprażymy na suchej patelni bez tłuszczu, to bardzo ciekawy smak, na pewno wydobędziemy aromatyczne pestki nasiona. Zamiast takich nasion dyni możemy też użyć orzechy piniowe albo na przykład orzechy nerkowca. Będzie to ciekawe uzupełnienie takiej sałatki. W tej sałatce oprócz tego, że mamy kaszę, zamiennik pieczywa, mamy też jajko jako źródło białka i takie jedno jajko dostarcza około 6 g białka. Dodatek warzyw z kolei wzbogaca wartość odżywczą tego zestawu. Takie 100 g papryki to jest aż 144 mg witaminy C. Tak więc idealny pomysł jako zamiennik kanapek. Jeżeli zwiększymy porcję tej kaszy, to również może być nawet taki zamiennik na obiad albo na ciepłą kolację. Kolejnym pomysłem, na przykład jako zamiennik kolacji, będzie carpaccio z buraka. Mianowicie zamiast kromek pieczywa możemy użyć źródło węglowodanów w postaci buraka. Naturalnie nie będzie to przelicznik 1:1, ponieważ taki burak będzie cechował się jednak nieco wyższą zawartością cukrów łatwo przyswajalnych, aczkolwiek z drugiej strony jest to bardzo wartościowe warzywo. Jak przygotować takie carpaccio z buraka? Wystarczy ugotować burak, naturalnie obrać go ze skóry, następnie drobno pokroić w cienkie plastry. Do takich plastrów buraka dodać pokruszony ser i tutaj możemy na przykład użyć ser kozi, możemy użyć ser feta, możemy użyć też mozzarellę. Następnie do takiego carpaccio dodajemy kilka garści rukoli, całość skrapiamy balsamico, możemy dodać też odrobinę oleju lnianego i posypujemy pestkami dyni. Taki zestaw będzie niezwykle wartościowy, przesycony różnymi składnikami pokarmowymi i nie bez powodu wspomniałam tutaj o buraku i rukoli. Dlaczego te dwa warzywa razem? Ponieważ stanowią źródło pokarmowych azotanów, które zwiększają biodostępność tlenku azotu w naszym organizmie. A po co nam taki tlenek azotu? Mianowicie tlenek azotu ma działanie tak zwane wazodilatacyjne, czyli wpływa na zwiększenie światła naczyń krwionośnych, w sensie lepszy przepływ też krwi przez naczynia, lepsze utlenowanie tkanek, dlatego bardziej będzie to zalecane nawet u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego, z miażdżycą czy też nadciśnieniem tętniczym krwi. Nie bez powodu też sok z buraka został wpisany na listę produktów o udokumentowanym działaniu ergogenicznym, czyli wpływającym na takie zdolności wysiłkowe, bo faktycznie tlenek azotu, który powstaje w wyniku dostarczania azotanych zawartych właśnie w buraku, będzie w ten sposób działał na organizm. Dlatego też burak i rukola niezwykle ważne i dla sportowców, ale również dla osób ze wcześniej wspomnianymi chorobami serca.
Kto powinien uważać na buraki, mianowicie osoby, które mają zaburzenia gospodarki węglowodanowej, osoby też, które przyjmują insulinę, powinniśmy pamiętać o tym, że jednak ten burak ma nieco więcej łatwo przyswajalnych węglowodanów. Tak więc może być potrzeba zrewidowania np. dawki insuliny lub też zwrócenia uwagi na pewien efekt glikemiczny. Co nie oznacza, że takie osoby buraka jeść nie powinny, aczkolwiek żeby miały świadomość, że wpływ na glikemię może być pewne. Na buraka powinny też uważać osoby z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, takie, które prezentują na przykład zespół jelita nadwrażliwego i które są na protokole low FODMAP. Dlaczego? No ponieważ cukry łatwo fermentujące zawarte w buraku mogą wykazać efekt wpływający na powstawanie nieco większych wzdęć. Ale chciałabym zaznaczyć, że nie jest to regułą i nawet na protokole low FODMAP pewne ilości buraka w diecie takiej mogą być nawet dozwolone. Kolejny zamiennik kanapek, powiedziałabym, że taki dosyć niestandardowy, nawet nazwałabym go czymś takim jak dietetyczny fast food, to pieczona cieciorka z warzywami. Jak taką pieczoną cieciorkę przygotować? Mianowicie możemy użyć dłuższą lub krótszą wersję w przygotowaniu. Dłuższa wersja, ale bardziej wartościowa, mianowicie suche nasiona cieciorki należy namoczyć całą noc w wodzie, następnie ugotować około 2 godzin taką cieciorkę i wtedy używamy do pieczenia, ale możemy też w łatwiejszej opcji użyć opcję konserwową, taka gotowa ze słoika cieciorka, odcedzona również może być użyta w tym pomyśle. Mianowicie odpowiednikiem takich dwóch kromek pieczywa, czyli tych 70 gramów, będzie około 130 gramów takiej ugotowanej lub konserwowej cieciorki. To będzie około 3/4 szklanki takiej ugotowanej lub właśnie konserwowej cieciorki. I taką cieciorkę wystarczy wymieszać przykładowo z oliwą z oliwek albo innym tłuszczem nadającym się do obróbki termicznej. Może być to na przykład też olej rzepakowy. Taka ilość na tą porcję to będzie łyżeczka, maksymalnie do łyżki takiego tłuszczu. Dodajemy, rozprowadzamy i też ważna tutaj informacja, jeżeli zależy nam na bardzo chrupiącej cieciorce, to dobrze, żeby była dobrze osuszona wcześniej z wody albo z zalewy. Dodajemy do takiej cieciorki właśnie wspomniany olej i dodajemy tutaj przyprawy. Bardziej delikatne to na pewno kurkuma, słodka papryka. Dla osób, które cenią sobie bardziej wyrazisty smak, taki lekko ostry, to można dodać chili w proszku, można dodać też szczyptę pieprzu i małą szczyptę soli. Dokładnie mieszamy i wstawiamy do piekarnika na około 15 do 18 minut, najlepiej na funkcji grill i po tym czasie uzyskujemy cieciorkę. Wiadomo, że ona będzie w większym stopniu na przykład zawierała zaawansowane końcowe produkty glikacji, aczkolwiek jako zamiennik dietetycznego fast foodu myślę, że taką opcję również możemy czasami sobie wykorzystać. Do takiej cieciorki zaleciłabym, żeby dodać porcję warzyw, może być to pokrojony ogórek kiszony, mogą być to słupki marchewki lub też paski papryki. Można dorzucić do tego garstkę rukoli i będziemy mieć idealny pomysł na przekąskę, zamiennik na przykład kanapek. Zamienników generalnie pieczywa no, może być dosyć dużo. Tutaj chociażby dzisiaj nie omówię jeszcze płatków owsianych, ale tak przykładowo 70 gramów pieczywa to około zamiennik, jeżeli chodzi o płatki owsiane, około 45 gramów takich płatków, czyli 4,5 łyżki. Aczkolwiek o płatkach owsianych na pewno powstanie kolejny filmik, który będzie mówił o walorach żywieniowych, zdrowotnych tego też produktu. Zamienników pieczywa można doszukiwać się jeszcze w innych produktach, jak na przykład tortilla. Aczkolwiek tutaj bym powiedziała, że to będzie takie szaleństwo może weekendowe, żeby faktycznie zamiast na przykład dwóch kromek pieczywa, 70 gramów, użyć około 55 do 60 gramów takiej tortilli. Używamy tak samo jak kanapek, czyli do środka dodajemy, czy to będzie źródło białka, można dać ser halloumi, można dodać na przykład ricottę i obowiązkowo, jak zwykle, porcja warzyw. Kanapki nie są złe, ale czasami można je wymienić na inne produkty. Mam nadzieję, że podobały się Państwu opcje, które zaproponowałam w dzisiejszym filmiku. Jeżeli tak było, to zapraszam do pozostawienia kciuka w górę i do zasubskrybowania kanału. I już dzisiaj zapraszam Państwa na kolejny odcinek.